Trenerze, ulubiony gatunek filmowy, bo horror to chyba standardowo, jeżeli chodzi o emocje sportowe w Niemach. Znaczy, no może ta końcówka na to wskazywała, tak, bo wiadomo, różnica jednej bramki, rywal postawił wszystko na jedną kartę i zrobiło się groźnie, tak, śmierdziało tym remisem, że tak powiem. Natomiast, co, no, raczej możemy być zadowoleni po tym meczu, bo szybko otworzyliśmy wynik. Staraliśmy się później kontrolować wojskowe wydarzenia. Bardzo fajnie graliśmy w obronie w pierwszej połowie. Niestety z tych sytuacji, które mieliśmy, nie udało się nic tam podwyższyć. Natomiast to myślę, że bardziej ciekawa była druga połowa, gdzie troszeczkę znowu niestety zbyt nisko broniliśmy i tutaj zawodnicy mieli problem, żeby utrzymać tę linię obrony wysoko. Przez to rywal podchodził blisko bramki, oddawał dużo strzałów, miał dużo rzutów rożnych, tak? A wiadomo, że stałe fragmenty zawsze są groźne, też z tego te sytuacje się tworzyły. No i znowu szkoda, że nie wykorzystywaliśmy naszych 100% sytuacji, tak? Gdzie te kilka kontrataków mogliśmy podwyższyć wynik na 3-0, później na 3-1. I niepotrzebnie troszeczkę tą końcówkę sobie sami tak zgotowaliśmy. Ale tak podsumowując, myślę, że mecz pod kontrolą, bo wiadomo, mieliśmy wynik, więc w miarę ta kontrola była, nie było znowu potrzeby gdzieś tam odrabiania strat, więc też jakby nie musieliśmy gdzieś tam przejmować inicjatywy i mogliśmy się skupić na pracy w defensywie. Zgadzam się, pierwsza połowa perfekcyjna, no bo kontrola totalna, natomiast w drugiej połowie po tej strzelonej bramce nie za mocno się cofnęliście? No tak jak powiedziałem, no cofnęliśmy się za mocno, tak, gdzieś zawodnikom może nerwy za duże gdzieś i nie czuli się pewnie, żeby wypychać rywala na jego połowę. Baliśmy się też, wiadomo, gdzieś tych piłek za plecy, które tutaj Widzew bardzo często wykorzystuje, ta bardziej doświadczona czwórka grała dużo na Krawczyka, który grał bardzo dużo pojedynków 1-1, no ale tu myślę, że fajnie się asekurowaliśmy i mimo, że broniliśmy nisko, to byliśmy w stanie tę sytuację wybronić, tak? I to też trzeba docenić chłopaków, że bardzo fajnie w tej niskiej obronie również popracowali i tych sytuacji tak naprawdę było tylko kilka. Ale tak jak powiedziałem, no myślę, że kontrola w miarę była. Musimy popracować troszeczkę na tym, żeby w tych drugich połowach nie oddawać aż tak inicjatywy, bo z tego rywale mają dużo sytuacji. No ale przecież nie będziemy narzekali, tak? No, w tym roku jeszcze nie przegraliśmy w 5 meczach ligowych, tak, w 2 pucharowych, więc mamy na pewno powody do zadowolenia. Natomiast też gdzieś tam w tygodniu rozmawialiśmy o tym i też chłopaków uświadamiałem, że tak naprawdę teraz przychodzi ten najważniejszy czas sezonu, tak, ta połowa drugiej rundy, gdzie trzeba być naprawdę w dobrej formie, żeby gdzieś jakieś serii takie nie złapać porażek. Wiadomo, chcemy awansować do playoffów i musimy podtrzymywać tą dobrą pasę, żeby gdzieś nie zgotować sobie w końcówce sezonu niepotrzebnych nerwów. Gramy jeszcze w Pucharze Polskich, też chcielibyśmy jak najdalej tam zajść, więc musimy troszeczkę w lidze dać sobie komfort tej pozycji w playoffach, tak? Na pewno będzie ciężko, bo nie ma już w tym sezonie łatwych meczów, każdy trzeba wyszarpać gdzieś tam, dużo zdrowia zostawić, ale mamy swoje cele, tak, jesteśmy konsekwencji, żeby je realizować. Też od początku sezonu powtarzamy, że naszym głównym celem jest nie tyle awansować do playoffów, co być w najlepszej formie w tej końcówce sezonu i konsekwentnie gdzieś treningowo ten plan realizujemy. Ta forma najlepsza ma przyjść w kwietniu, maju i na tym się głównie skupiamy, tak, i jeżeli za tym idą zwycięstwa i remisy, no to jest wszystko okej, okay. Tabeli się zgadza. Natomiast no, trzeba też, wiadomo, chłopaków troszeczkę pilnować, żeby gdzieś za dużo nonszalancji nie weszło teraz i muszą wiedzieć, że trzeba w każdym mikrocyklu ciężko pracować, żeby w kolejnym meczu być w optymalnej formie. Adrian, pytanie, dlaczego po raz kolejny takie nerwy? No, ja myślę, że to jednak wynika z tego, że przyjechał tutaj trudny rywal i na pewno trzeba było się nastawić na takie wyrównane spotkanie. Ale mam nadzieję, że będę mógł w każdym wywiadzie powtarzać, że fajnie, że wygraliśmy, nieważne w jakim stylu, bo tylko to się liczy, że te 3 punkty znów dopisujemy. Zdaję sobie sprawę, że ta pierwsza połowa była pewnie nudna, trochę nieciekawa do oglądania, ale no, to też chodzi o to, żeby jednak te punkty zdobywać, nie tylko ten styl. W drugiej połowie trochę się mecz otworzył już z racji czasu, że trochę tego czasu brakowało. Rywal
rywalom, także no myślę, że nie było źle. Myślę, że tak i tak koniec końców będziemy tylko myśleć o tym, że 3 punkty zostają u nas. Tak naprawdę graliśmy tak, jak sobie założyliśmy. Tutaj nie było żadnej niespodzianki. Wszystko poszło zgodnie z planem. Tak. Tylko chodzi o to, żeby wygrywać, więc cieszymy się, że tak się stało. Dzisiaj zauważyłem dużo wysokiego pressingu. Taki był plan? To był plan bardziej na drugą połowę. W pierwszej połowie ten wysoki pressing może nie był jakoś planowany. W drugiej wiedzieliśmy, że musimy rywala odsunąć od bramki, bo trochę daliśmy się mocno spychać i trochę było zagrożenia pod naszą bramką. No tak, w drugiej połowie już wyszliśmy wyżej, już chcieliśmy tę grę trzymać na połowie przeciwnika. Czasem się to udawało, ale nie zawsze, bo trzeba przyznać, że jednak indywidualne umiejętności zawodników z Widzewa też tutaj robiły swoją robotę i było ciężko, ale najważniejsze, że przetrwaliśmy. Znów tylko jedna bramka stracona, także super gra w obronie. Trenerze, powiem tak, 19 minuta, 45 sekunda, pierwsza składna i groźna akcja Widzewa. Czy to nie za mało na pierwszą połowę? Tak było, rzeczywiście. Tak ciężko mi teraz analizować. Coś tam mieliśmy chyba wcześniej, jakiś cały fragment na pewno. Ale rzeczywiście ten mecz był bardzo zamknięty w pierwszej połowie. Z jednej i z drugiej strony, bo to nawet gol dla gospodarzy to nie był też po jakiejś akcji. A nastawialiśmy się, że ten mecz będzie taki szachowy bardziej. Ale jak to chłopcy nawet u nas w szatni powiedzieli, że tak było sennie na początku. Chyba nawet kibice też się udzielili tą atmosferą. I rzeczywiście bardziej to przypominało jak sparing niż jak rzeczywiście taka walka o jakieś sportowe życie. No ale druga połowa już zupełnie inna z obu stron, bardziej mecz otwarty, wiadomo, że każdy szukał punktów. No ale rzeczywiście zrobiliśmy za mało, żeby tu punkty wywieźć. Właśnie zapytam, dlaczego tak późno, bo tak naprawdę po stracie dopiero tej drugiej bramki, bo widać, że Widzew obudził się, ruszył do przodu. Kluczowa była ta pierwsza bramka, nie? Ona jakby zdeterminowała też poczynania Red Dragons i nastawialiśmy się na to, że tu gdzieś będziemy bić głową trochę w mur. A też jakby nasza forma nie jest jakby taka dzisiaj wielka, żeby gdzieś tą defensywę szczelną aż tak mocno rozbujać. Ale druga połowa się otworzyła, fajny mecz się zrobił. W ogóle chciałbym podkreślić atmosferę, która gdzieś tu panowała. Taka, myślę, że oba zespoły się szanowały, zarówno jeśli chodzi o sytuacje takie stykowe, faule, że zawsze była piątka, gdzieś tam się podnieśliśmy, mega duży szacunek, żadnej awantury, myślę, że z kibicami też. Dzisiaj było bardzo fajnie, chcę podkreślić bardzo dobrą pracę sędziów, którzy dzisiaj tak naprawdę byli w cieniu nas. Mówię, ta druga połowa, myślę, ona może być takim fajnym pokazem obu zespołów, bo z dwóch stron było dużo sytuacji, świetnie bramkarze bronili, bo i Darek takie cuda w bramce, można powiedzieć, że nas trzymał, no i Łukasz, który gdzieś tą formę trzyma niesamowitą. Szkoda. Oczywiście mogę być nieobiektywny, z mojej perspektywy taki mecz remisowy, który przegraliśmy o tą jedną bramkę. No szkoda, no pracujemy dalej. Jakby nie ma co zwieszać głów. Cieszę się, jakby drobne rzeczy mam wyciągnąć z tego meczu, to z postawy Brazylijczyka Freda, który pokazał gdzieś, tak powiem, fajne predyspozycje, fajne możliwości szybkościowe, fizyczne, więc liczę, że będziemy mieć z niego dużo, dużo pociechy w kolejnych meczach. Co? Pracujemy dalej. No właśnie, myślę, że tam do ataku, no wiadomo, nie wykorzystam sytuację, natomiast więcej chyba zastrzeżeń do obrony dzisiaj. Jeszcze raz, przepraszam. Więcej zastrzeżeń do obrony chyba dzisiaj. Sporo chaosu. Zawsze się ma zastrzeżenia do obrony, bo też stworzyliśmy dużo sytuacji, nie ma co powiedzieć, Łukasz, te pierwsze 6-7 minut, my naszą czwórką tak sobie naliczyliśmy kilka tych strzałów i zaraz dostaliśmy kontrę, na którą Mateusz mógł skończyć na 3-0. Nie, no trzeba być obiektywnym. Mówię, mogę ja nie być. Dla mnie taki mecz remisowy z delikatnym, minimalnym wskazaniem na Red Dragons, ale równie dobrze mogło się skończyć 3-4-0 i później przewaga i jeszcze więcej. Tak jak w pierwszym meczu, bo ten mecz pierwszy był zupełnie inny, był szybki, dynamiczny, my byliśmy bardzo otwarci i przegraliśmy 5-1, tak tu ten mecz był taki dość mocno szachowy, zamknięty. Mamy gdzieś tam swoje problemy, co chwilą ktoś wypada, gdzieś tam się łatamy te dziury. Myślę, że siłą i kluczem do punktów, do punktowania przez Red Dragons jest ta kadra, taka dość mocno stabilna, która nie ma, że tak powiem, te zęby nie są wyrywane co mecz. Nam jest trudno, bo gdzieś co chwila coś zmieniamy, no, ale nie ma co płakać. Gdzieś jeszcze jesteśmy na styku, myślę, że dużo się wydarzy jeszcze w tej rundzie. Dla nas kluczem było utrzymanie i myślę, że
że mamy na razie taki komfort. Mam nadzieję, że nie popadniemy w taką pułapkę, która zaraz stworzy, że będziemy się martwić o to, co pod nami. A tu dzisiaj, tak jak mówię, dziękuję wszystkim, bo myślę, że ten mecz był taką fajną otoczkę miał. Ona taka, może nie było to święto futsalu, ale nie było też jakichś rzeczy nieprzyjemnych, o które się, nie ukrywam, tutaj martwiłem. Dariusz Sowiński, widzę Fudź. Darek, takie pytanie o tą pierwszą bramkę. Zasłonięty totalnie, bo takie mieliśmy wrażenie, że trochę był spóźniony. Znaczy, z mojej perspektywy wyglądało tak, że zagrali loba i piłka przeszła między nogami Marcina i między moimi. Kompletnie tej piłki akurat nie widziałem, więc to ciężko teraz tak na gorąco ocenić, czy coś mogłem więcej zrobić. Pewnie gdybym nogi złożył inaczej trochę, to pewnie ta piłka by nie wpadła, natomiast kompletnie tej piłki nie widziałem. Szkoda, bo się uczulaliśmy na te stałe fragmenty gry drużyny z Pniew. Na pewno to jest ich mocna strona. Niestety straciliśmy bramkę, która uważam, że ułożyła ten mecz. Pozwoliła gospodarzom troszeczkę się cofnąć, czekać na nasze ataki i myślę, że grali tak, jak chcieli z nami. Druga połowa, mecz bardziej otwarty. Pierwsza to szachy. Natomiast w tej drugiej połowie widać było, że no wróciliście, ale dopiero po tej drugiej straconej bramce. No dokładnie, dopiero przy 2-0 troszeczkę, można powiedzieć, otworzyliśmy się, zaryzykowaliśmy, trochę graliśmy ze mną w przewadze, trochę z lotnym bramkarzem Jasiem Dudkiem, więc tak naprawdę wszystko postawiliśmy na jedną kartę, natomiast gospodarze, nie ma co ukrywać, przy 2-0 mieli 2-3 sytuacje, gdzie mogli wygrać 4, nawet 5-0. No niestety przegrywamy ten ważny mecz, myślę, że to jest taki jeden z małych finałów dla nas, bo jeżeli chcemy grać w playoffach, to takich meczy musimy punktować po prostu, czy zwycięstwo, czy remis, zawsze jest punkt, a tu przegrywamy z tak naprawdę bezpośrednim rywalem do playoffów, więc pierwszy finał przegrany, natomiast tych finałów jeszcze będzie kilka.